tutaj na Blok Forum Gdańsk 2011 bierzesz udział, powiedzmy, w potyczce słownej, w ringu, który ma dotyczyć krytyki na blogu, że krytyka jest drogą na szczyt. Pytanie brzmi, czy krytyka jest drogą na szczyt dla krytykującego, czy dla krytykowanego? No jak wykazują doświadczenia nie tylko blogerów, ale także showmenów telewizyjnych, krytyka bywa drogą na szczyt dla krytykujących, dla autorów krytyk. No, są przecież już takim najbardziej popularnym zawodem ostatnio stał się zawód jurora w różnych konkursach muzycznych i widzimy, że tam no, przynajmniej o ile ci startujący w tych konkursach muzycznych nie zawsze sobie radzą, a w większości sobie nie radzą później z sukcesem. Jest sukces i właśnie po tygodniu już tego sukcesu nie ma, po miesiącu już zapominamy, kto jest. Po prostu telewizja jest jak wampir, potrzymuje cały czas świeżej krwi i to świeże mięso tam nadchodzi. Natomiast tymi gwiazdami stają się te osoby krytykujące, te osoby, które przybywają w jury. Właśnie kilka osób zostało wyciągniętych z niebytu. No, Agnieszka Chylińska czy Kuba Wojewódzki, to byli ludzie, którzy no, byli nikich wcześniej, znaczy no, Agnieszkę Chylińską wcześniej znano, ale ona wydała akurat wtedy nieudaną płytę, przez kilka lat nic nie robiła. Właściwie ludzie oni powoli zapominani i właśnie bycie jurorem nagle spowodowało, że niesamowity zwrot w jej karierze. Ale myślę, że Agnieszka, o ile ona jeszcze ma takie, nie, krytykuje czasem ostro i potrafi coś dosadnie powiedzieć, o tyle ja jej wierzę. Znaczy ona w tych swoich reakcjach jest taka szczera. O tyle Kuba, no, który jest arcymistrzem, prawda, w wyrafinowanym krytykowaniu, jest, myślę, osobą, która czasem no, zabawia się samą formą. Znaczy jest mistrzem tej formy i często nawet nie wiem, czy on tam do końca się zna, prawda, czy on słyszy w ogóle, czy ktoś śpiewa, czy fałszuje. Raczej podejrzewam, że nie. Ale właśnie no, potrafi to robić. Jest tylko się robi trochę sama forma dla formy, ale no, on właśnie no, tą udaną krytyką ustawił się swoją karierę na ładnych parę lat. Czyli można, ale tak samo jest z blogerami, chociaż to nie zawsze się potwierdza. I takim klasycznym, oczywiście lubimy czytać te soczyste, ostre blogi, gdzie padają, prawda, ostre sformułowania. Natomiast ja osobiście w swoim blogu na przykład unikam takiej łopatologii, co na przykład mi nawet zarzucano, że uprawiana przeze mnie krytyka na moim blogu, no jest w ogóle, to jest małe miki w porównaniu do tego, jak inni potrafią krytykować. Przy czym no, ja posługuję się takimi staromodnymi metodami, jak ironia, kpina, absurd. Kiedyś były robione badania, okazuje się, że 7% ludzi w Polsce rozumie dowcip absurdalny, prawda? 70% ludzi w Polsce nie rozumie tego, co czyta. Więc pytanie, z kim mamy do czynienia, na kogo się nastawiamy. No jeżeli nastawiamy się na taką siermiężną jakąś, prawda, publikę, która nie rozumie ironii, bo są, ja bardzo często w tych różnych wpisach, komentarzach do swoich wpisów widzę, że na przykład napisałem coś, co jest specjalnie formą pastiszową i dla osoby no, średnio inteligentnej powinno być to czytelne. We wpisach orientuję się, że przynajmniej połowa ludzi no, nie chwyta tego żartu, tak? I wtedy powstaje taka fajny taki ping-pong, bo ci, którzy rozumieją ten żart, właśnie tłumaczą tym, którzy nie rozumieją, że a wy idioci, no przecież to z kim chodziło o to i o to, że on się ironizuje i tak dalej. Teraz tamci z tymi i rodzi się taka, no coś rodzaj może nawet fajnej, prawda, dyskusji. Właśnie, prowadzisz bloga z Kibą w łeb, czy wchodzisz w interakcję ze swoimi czytelnikami? Wiesz co, miałem kilka etapów. Miałem taki pierwszy etap, w ogóle nie czytałem tych wpisów, tych komentarzy, a to dlatego, że na początku tej blogosfery, przynajmniej tak stwierdziłem, że pod moim blogiem wpisuje się mnóstwo jakaś armia świrów, która nie komentuje tego, co ja napisałem, tylko polemizuje z jakimiś innymi artykułami, które gdzieś się ukazały na jakichś portalach. Oni to wykorzystywali, uznawali, że mój blog jest popularny, że jest to miejsce, gdzie wiele osób klika i wchodzi i oni tam wygłaszali jakieś manifesty swoje polityczne, jakieś deklaracje. Ja na początku czytałem to, byłem przekonany, że gdzieś na końcu pojawi się nawiązanie do tego, co ja napisałem, ale to było coś zupełnie obok. Stwierdziłem, że no, z czymś takim nie będę polemizował. Na szczęście teraz zrobiła się tak zwana wąska specjalizacja, że nie wiem, widocznie ci ludzie znaleźli gdzieś jakieś ujście dla swojej pasji polemicznej. Oczywiście wkurzający jest natłok tego, można to określić mianem spamu, tak?
kryptoreklamy. Widać, że wiele firm, widać tutaj siłę internetu, widać, że wiele firm rezygnuje z tradycyjnej reklamy, wynajmuje ludzi, którzy tropią różne popularne blogi czy miejsca, gdzie można właśnie wpisywać komentarze i używają to jako no, takiej dosyć nawet nie zawalowanej, nawet nie jakiejś ukrytej specjalnie reklamy. Czyli no, ja piszę na temat, nie wiem, no cokolwiek, komunikacji tak miejskiej albo komunikacji społecznej, albo na temat wyborów, a pod spodem są wpisy w rodzaju, a mnie wybory nie interesują, bo ja potrafię zarabiać i zarabia razem ze mną i tak dalej, to jakieś tam patenty, jak zostać milionerem, prawda? No, kiedy przeczyta się jeden, dwa takie rzeczy, no to oczywiście, natomiast zauważyłem, że ostatnio pojawia się tego coraz więcej, no co, tak jak powiedziałem, jest jakby dowodem na siłę internetu i niestety na zainteresowanie internetem, reklamą w internecie takich prawda, firm, które w ten sposób opłacają takich osobników, którzy no, wchodzą na tego typu fora i gdzieś tam się reklamują. Jest to troszkę irytujące, tak bym to określił. Piszesz też dużo felietonów do różnych magazynów i gazet. Czy wydaje ci się, że blog daje jednak większą swobodę wypowiedzi, czy nie ma różnic między felietonem drukowanym, a tym, co piszesz na blogu? Jednak są różnice. Ja wiem, że w blogu mogę sobie powiedzieć, pozwolić troszkę więcej. Aczkolwiek ja nigdy nie uznawałem cenzury, nigdy nie... jeżeli to była to taka moja wewnętrzna, prawda? Natomiast wiadomo, że o pewnych sprawach, na przykład sprawach osobistych, ja wiem, że mógłbym bardzo łatwo spowodować, że mój blog byłby jeszcze 3 razy bardziej popularny. Wystarczyłoby opisać to, co wiem o swoich kolegach z show biznesu, ale uważam, że no, nie ten typ bloga mnie interesuje, tak? Nie będę opisywał, jakie majtki miała Doda, która przyszła gdzieś do programu telewizyjnego, w którym akurat ja też byłem, tak? To nie jest przedmiotem moich zainteresowań. Natomiast no, oczywiście jest wiele takich blogów, które już się tym zajmuje. Jest wiele takich portali jakichś, prawda? Są portale na przykład Pudelki, nie Pudelki, to wszystko, czy No Co Ty, słynny, prawda? Też portal, który tym się zajmuje. Ja myślę, że oni robią to dobrze, ja nie chcę robić im konkurencji. No cóż, no, znajduję inne patenty na zainteresowanie swoim blogiem. Czasem, no właśnie, to są jakieś historie ironicznie opisane. Myślę, że mam fanów swojego lekkiego pióra. Zawsze mówiono, że Skiba ma lekkie pióro i tym lekkim piórem staram się zdobywać czytelników. Także staram się zdobywać czytelników swojego bloga tym, że pisze jakoś inaczej o pewnym problemie, o którym wszyscy piszą podobnie. Albo jeżeli jest jakiś hit, jakieś wydarzenie, wiadomo, coś się wydarzyło w polityce, jakiś skandal, jakiś, no, rzecz, którą wiadomo, że wszyscy będą komentować, to ja unikam tego tematu, albo jakoś ześlizguję się po nim i staram szukać się takiej przestrzeni, której nikt nie opisał. Wydaje mi się to po prostu ciekawe, bo jaki skandal wielki by nie był, jaki hit wielki by nie był, jeżeli przeczytasz o tym w 10 różnych miejscach, to już 11 tekst na ten temat, no po prostu będzie, nawet jeżeli będzie arcy pięknie napisany i arcy ciekawie, będzie zwyczajnie po prostu nudny. Wydaje mi się, że w Polsce dużo osób, szczególnie polityków, lubi określenie obchody rocznicowe. Twój blog kończy niedługo 5 lat, więc czy przewidujesz w związku z tym jakieś obchody rocznicowe, huczne, powiedz? Bardzo dobre pytanie. Słuchaj, będzie coś w tym stylu właśnie, jubileusz pod tytułem Skiboby. Zapraszam serdecznie. 3 listopada, Nadbałtyckie Centrum Kultury, ulica Korzenna 33 w nobliwej sali mieszczańskiej, gdzie są meble, słynne meble gdańskie, tak, tak, tak. Odbędzie się taki benefis Skiby jako felietonisty, bo nagle ktoś odkrył, że 30 lat temu, wiem, że to mnie strasznie postarza, napisałem pierwszy felieton. Miałem 17, za pieniądze, miałem 17 lat i nie było wtedy internetu, ale nie było gazet, w którym mógłbym pisać, bo były to czasy PRL-u i były to prasa była kontrolowana przez komunistów. Po prostu w szkole, jako licealista zacząłem sam wydawać podziemne, niezależne pismo. To był okres karnawału, czyli moment tego kilkunastu miesięcy, tego święta Solidarności, kiedy Solidarność była legalna, 81 rok, i wydałem swoje satyryczne pismo Gilotyna wraz z kilkoma kolegami i normalnie to sprzedawaliśmy. Oczywiście myśmy na
tym nie zarabiali. To powiedzenie za pieniądze jest tutaj nadużyciem pewnym. Myśmy po prostu, ale to było pismo sprzedawane i po prostu tymi pieniędzmi zarabialiśmy na druk kolejnego pisma. Oczywiście byliśmy pasjonatami. No jakby nie liczył, 81 rok, mamy teraz 2011, jest 30 lat, tak więc zapraszam serdecznie. Godzina 19 na Bałtyckie Centrum Kultury, ulica Korzenna 33, Skiboby, czyli jubileusz 30 lat na barykadzie felietonu Krzyśka Skiby. No i oczywiście mój szlak bojowy jest dosyć duży, bo ja pisywałem w takich pismach, na przykład jak Przegięcie Pały, to było pismo podziemne pomarańczowej alternatywy w piśmie anarchistycznym, A Cappella, takie znane pismo fanzinowe tego okresu lat 80. w kultowym piśmie literackim Brulion, to było takie też kontrowersyjne mocno pismo. No a później pojawiły się takie gazety jak Gazeta Wyborcza, miałem nawet jeden felieton w Tygodniku Powszechnym, co może być dosyć szykujące, także w Dzienniku Bałtyckim. No i pisywałem też w takich pismach jak CKM, na przykład magazyn każdego mężczyzny, znane pismo publikujące wiele zdjęć znanych wokalistek, także w Playboyu. No ale oczywiście od 10 lat piszę wprost, a od 5 lat, i to jest ten jubileusz, tutaj dotrwaliśmy do, dopłynęliśmy do tego początku twojego pytania, właśnie jubileusz pisania w Wirtualnej Polsce, blog Skibą w Web. Zresztą zapraszam serdecznie do czytania www.skibablog2o.pl. No i zapraszam oczywiście na jubileusz, będzie się działo. Pojawi się wielu fajnych artystów, kolegów, także blogerów. Będzie Michał Ogórek, znany felietonista, satyryk. Będzie Tymon Tymański, również bloger na Wirtualnej Polsce. Był tutaj wczoraj. Piękna sprawa, na pewno było to ciekawe spotkanie. I będzie Paweł Koniok-Konak, Jarek Janiszewski, Tomek Olszewski, wielu, wielu innych artystów. Będzie specjalny program artystyczny, także zapraszam. Dzięki wielkie.